Nad wejściem do sali balowej mamy umieszczoną datę. Datę 1793 rok. Jest to data mówiąca o końcu budowania sali balowej, jak i również niestety drugiego rozbioru Rzeczypospolitej. Natomiast z drugiej strony na ścianie pod samym sufitem mamy pokazaną twarz Chronosa, pana czasu, z ukazaną klepsydrą na głowie. Natomiast poniżej niego mamy pokazany zegar otoczony przez dwa putta. Jest to symbol upływającego czasu. Natomiast pod Chronosem z drugiej strony mamy lożę. Lożę, która służyła jako miejsce dla orkiestry. Po obu stronach Chronosa mamy dodatkowo jeszcze dwie płaskorzeźby przedstawiające dwie sceny mitologiczne. Jedna przedstawia Herkulesa, antycznego bohatera, który jest otrącany przez królową Omfale. Mit mówi o tym, że kiedy królowa dowiedziała się, kim naprawdę jest Herkules, odrzuciła jego miłość. Natomiast z drugiej strony mamy kolejną scenę mitologiczną, scenę miłosną, przedstawiającą zaloty boga sztuki Apollina do nimfy Dafne. Tutaj także Apollo został odtrącony, ponieważ Dafne nie chciała ulec jego wdziękowi i poprosiła o przemianę w drzewo wawrzynu. Obydwie sceny z przedstawieniem nieszczęśliwej miłości uważa się, że król umieścił tutaj z powodu jego własnego nieudanego uczucia do carycy Katarzyny II, do carycy rosyjskiej, która, jak wiemy, relację z naszym królem Stanisławem Augustem wykorzystała do celów politycznych.